Witaj. Tematem tego edukastu będzie program poetycki Awangardy Krakowskiej. Dowiesz się z niego wszystkiego, co na ten temat powinieneś wiedzieć przed maturą. To znaczy, opowiem Ci, na czym polegało nowatorstwo tej grupy, co ją charakteryzowało i przede wszystkim, jaka była ich zdaniem poezja. Awangarda Krakowska to grupa, która zajmowała się nowatorską działalnością intelektualną, zwłaszcza artystyczną. Głosiła m.in. konieczność zbliżenia poezji do cywilizacji technicznej. Ukształtowała się na początku lat 20. Poeci awangardy skupiali się wokół czasopisma Zwrotnica, które ukazywało się w Krakowie w dwóch okresach. W latach 1922 do 1923 oraz w latach 1926 do 1927. W skład grupy wchodzili Tadeusz Peiper, teoretyk grupy, po powrocie z Hiszpanii wydał programowe książki o tytułach Nowe usta i Tędy. Pozostali członkowie grupy to Julian Przyboś, Adam Warzyk, Jan Brzękowski i Jalu Kurek. Program Awangardy Krakowskiej to idea nowej sztuki, odrzucenie poglądów i przekonań modernistów. Główny temat poezji to 3M, czyli miasto, masa, maszyna. Było to związane z ich fascynacją zmieniającym, modernizującym się miastem i rozwojem techniki. Główne założenia warsztatowe to praca nad językiem poetyckim, cytuję, precz z watą słów. Sens poezji tkwi ich zdaniem w skrócie i sile metafory, w konfrontacji znaczeń słowa. Metafora odpowiada najlepiej ukształtowanym pod wpływem współczesnych cywilizacji sposobom odczuwania, umożliwiała osiągnięcie też maksymalnej ekonomiczności wypowiedzi. Poeta nie jest kapłanem, ale nie jest też lekkoduchem. Jest natomiast poważnym rzemieślnikiem, osobowością roboczą pracującą w materiale słowa. Jest rzemieślnikiem słowa. O swojej koncepcji Julian Przyboś pisał m.in. tak. Mój nowy układ polega na tym, że obraz jakiś, czy jakieś zdarzenie, czy jakieś inne X, podawane są przez poetę w kilku rozwinięciach. Przy czym każde rozwinięcie zawiera w sobie całość owego obrazu. Już pierwszy ustęp zawierałby w sobie wszystko, co nastąpi. Dalszy ustęp byłby stopniowym rozwijaniem pąkowej zawartości pierwszego. Według członków Awangardy Krakowskiej nowoczesna sztuka powinna brać udział w tworzeniu nowego modelu człowieka, nowych form życia. Powinna uczestniczyć w nurcie przemian, a także likwidować przepaść, jaka wytworzyła się między osiągnięciami cywilizacji, a nieumiejętnością psychicznego dostosowania się do nowych warunków. Grupa przestała istnieć w latach 30., lecz nawiązywały do jej założeń inne ugrupowania poetyckie dwudziestolecia międzywojennego, których wspólna nazwa to Druga Awangarda. Najważniejsza wśród nich była awangarda lubelska. Awangardziści uważali, że metafora jest zdolna przekształcić rzeczywistość, czyli wykreować ją na nowo. Poezja, sztuka nie ma mieć funkcji mimetycznej, ma kreować, nie odtwarzać. Jednak ta kreacja ma się odbywać z rzemieślniczą dokładnością, zegarmistrzowską precyzją i totalną oszczędnością słów. To jednak sprawia, że uczniowie często mają problem z tekstami awangardowymi. Jest na to sposób. Spróbuj potraktować taki wiersz jak rebus. Spróbuj rozwiązać go, czyli zinterpretować, tak jak pewnie niejednokrotnie próbowałeś rozwiązać rebus. A poza tym oglądaj kolejne edukasty. Jeden z nich będzie dotyczył twórczości Juliana Przybosia, którą musisz dobrze znać przed egzaminem maturalnym. Teraz rozwiąż test i utrwal wiadomości, korzystając ze ściągi.